Jestem Mateusz Kowalski, mam 23 lata, jestem scenarzystą i reżyserem. Przy filmie Porwać Andrzeja będę pełnił funkcję drugiego reżysera. Moje zainteresowania: książki, filmy, podróże i kolekcjonuję breloczki z całego świata. Drugi reżyser, jeśli w filmie jest zaplanowany drugi plan, no to musi drugi reżyser pracować ze statystami, epizodystami. W trakcie, gdy reżyser pierwszy jest zajęty, musi rozmawiać z aktorami, być przy nich. Jak ja na przykład teraz uczestniczę też w próbach aktorskich. Podjąłem ryzyko, ponieważ nigdy nie myślałem, że będę robił filmy. Jakby ktoś mnie zapytał 5 lat temu, że czy będę reżyserem, to bym go wyśmiał, a zacząłem oglądać dużo filmów. Wolałem sobie szkołę, maturę. Zacząłem pisać scenariusze pierwsze i po maturze podjąłem decyzję, że chcę iść do szkoły filmowej. Wybrałem Wrocław. Bardziej myślałem na początku o scenopisarstwie, ponieważ kończyłem kurs scenopisarstwa w Krakowie. A później po pierwszym filmie, który zrobiłem z kolegami ze studiów, stwierdziłem, że chcę być reżyserem. Praca z aktorami sprawiała mi największą przyjemność. Budowanie w aktorze innego człowieka. To jest naprawdę fajne. Jak zobaczy się swój film na dużym ekranie po tych kilkunastu miesiącach pracy tak naprawdę, od scenariusza do premiery, i to jest takie najbardziej budujące. I jak widzi się radość w oczach ludzi, którzy z tobą pracowali, i że mimo tej ciężkiej pracy potrafiliśmy stworzyć coś fajnego i zobaczyć to na dużym ekranie i widzieć, no i zadowolenie widza przede wszystkim, nie? Jeśli widz jest usatysfakcjonowany, to dla mnie to jest największa radość, jeśli się podoba.